Jeszcze raz Was witam. Chciałem dzisiaj z Wami rozpocząć ten temat Apokalipsa a Mały Róg, ponieważ jest to dosyć obszerny. Podzieliłem go na trzy części. Jak Pan Bóg da, no to jeszcze dwa razy będziemy do niego podchodzić w kolejnych miesiącach. A dzisiaj pierwsza część, tak żebyśmy przed 12 skończyli, bo też pogoda taka niesprzyjająca za długiemu siedzeniu tutaj na tym miejscu. A dlaczego taki temat? Wiecie, kilkanaście lat temu po raz pierwszy się spotkałem z kwestionowaniem interpretacji zapisów proroctw biblijnych z Księgi Daniela, czy zwłaszcza z Księgi Objawienia, mówiących na temat Małego Rogu, na temat liczby 666 i to interpretacji, które wychodziły od ludzi w naszym Kościele. I jakiś czas temu zostałem poproszony o to, żeby w jednym ze zborów powiedzieć wykład na ten temat. Przygotowałem go, ale on jest dosyć obszerny, dlatego podzielimy go na te trzy części. Tak, żebyśmy mogli sobie przypomnieć te teksty biblijne, to, co zostało w Piśmie Świętym pod natchnieniem zapisane, i rozważyć interpretację tego, jak to wygląda, jak do tego możemy podchodzić. W Księdze Daniela, bo Księga Daniela i Księga Objawienia to są dwie takie najbardziej znane i najbardziej napełnione proroctwami apokaliptycznymi księgi w Piśmie Świętym. W Księdze Daniela mamy szereg różnych wizji, prawda? Mamy wizję ze snu Nebukadnezara o posągu, a potem mamy wizję, które Pan Bóg przedstawiał prorokowi Danielowi. W 7 rozdziale przedstawiona jest historia świata na podstawie kilku mocarstw, które zostały przedstawione w tej wizji pod postacią zwierząt. I pamiętamy pewnie te zwierzęta, co one oznaczają. Pierwsze zwierzę, jakie wyszło z tego wielkiego, wzburzonego morza, to był lew, prawda? Kogo lew symbolizuje? Babilon. To jest pierwsze imperium takie, które zapanowało nad całym znanym ówczesnym światem. Babilon, zwłaszcza pod panowaniem Nebukadnezara. Babilon został pokonany przez kogo? Medów i Persów, prawda? Medowie i Persowie zostali przedstawieni w tym proroctwie pod postacią niedźwiedzia. To jest ciekawe, że Grecy, niektórzy z pisarzy greckich, jak opisywali Persów, to pisali o nich, że żrą jak niedźwiedzie. Także te symbole nie były takie przypadkowe. One faktycznie odpowiadały charakterowi tych ludów, charakterowi tych mocarstw. Kolejne imperium to imperium jakie? Grecja, Macedonia pod wodzą Aleksandra Wielkiego, która Persów zmiażdżyła, prawda? Ta pantera, która reprezentuje nam tutaj to imperium, ma 4 głowy. Dlaczego? Bo po śmierci, bardzo wczesnej śmierci Aleksandra Macedońskiego, z historii wiemy, że doszło do wojen i jego generałów. Tych generałów było kilku, ale po 20 około latach wojen pozostało 4. 4 generałów, tak zwanych diadochów, którzy podzielili między siebie całe imperium, jakie stworzył Aleksander Macedoński. I było ich właśnie 4. Ptolemeusz zajął Egipt, Seleukos zajął Syrię i Azję, aż po granicę z Indiami. Kasander zajął Macedonię, natomiast Lizymach zajął Azję Mniejszą, tam z przyległościami, i te 4 królestwa trwały przez jakiś czas. Później po latach pozostały na arenie dziejowej 2 największe: Seleukosa, Syria, i Ptolemeusza, Egipt. Także pantera z 4 głowami to Aleksander Macedoński, a potem jego następcy. No i kolejne, 4 zwierzę nie zostało w Piśmie Świętym nazwane, ale jakbyśmy je nazwali? Co to za zwierzę jest? Jakiś potwór, a coś bliżej? Smok, prawda? To jest smok. Smok kogo symbolizuje tutaj?
Proszę? W tym proroctwie Rzym. Szatan też jest symbolizowany w Apokalipsie przez smoka. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że smok był godłem starożytnego Rzymu. Słyszeliście o tym albo czytaliście? Jak macie książkę Jacques'a Fraya, Prawdziwa historia, to zwróćcie tam uwagę, zerknijcie sobie. Ja pamiętam, byłem na wycieczce w Rzymie razem z Jacques'em Frayem. Zaprowadził nas nad Tyber i tam stanęliśmy na moście, nowym moście, i oglądaliśmy przęsła starożytnego mostu, który już był nieczynny. Zostało tylko przęsło takie na środku rzeki, nie można było na to wejść. Ale on nam pokazywał na tym moście kartusz z boku, czego przechodząc mostem nikt by nie zauważył, ale z drugiego mostu było bardzo dobrze widać kartusz z godłem, smok. Smok był symbolem, był godłem Imperium Rzymskiego. No i bardzo dobrze to zwierzę odzwierciedla charakter starożytnego Rzymu. W Księdze Daniela w 7 rozdziale czytamy, gdy był opis smoka, czytamy od 7 wiersza takie słowa. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało co takiego? Miało 10 rogów. I zostało na 10 rogach? Potem zaczął wyrastać 11, prawda? Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg. I 3 spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie, i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Wtedy chciałem dowiedzieć się o czwartej bestii i o owych 10 rogach, które były na jej głowie, i o innym, który wyrósł, przed którym wypadły 3, o rogu, który miał oczy i usta mówiące wielkie rzeczy, a wyglądał na większy niż inne. Daniel zobaczył tego smoka. W pewnym momencie na tym smoku pojawiły się rogi, 10 rogów, ale później między tymi 10 rogami zaczął wyrastać inny, mały. Ale on nie został mały, bo stał się jaki? Większy niż wszystkie pozostałe, a tak się rozpychał, że 3 rogi wyłamał, prawda? Że 3 rogi się nie ostały przed nim, musiały wypaść. I ten róg różnił się od innych czym? Co takiego miał? Miał oczy i usta, czyli był podobny do jakby człowieka, tak? Oczy, które patrzyły, usta, które mówiły, tylko problem był w tym, co one mówiły. Bluźnierstwo, prawda? Czasami spotyka się osoby, które no mają taki miły wygląd, miłą aparycję, ale jak otworzą usta, to lepiej byłoby się z nimi w ogóle nie spotykać, nie? A tutaj jest mały róg, który wyrasta, staje się potężny i mówi wielkie rzeczy. Czytamy dalej. Daniel przypatrywał się, a oto róg ten walczył z kim? Co to znaczy, że walczył ze świętymi? Z ludem Bożym, prawda? Święty to jest człowiek jaki? Odłączony przez Pana Boga. Odłączony do świętego zadania, do świętego życia. Walczył ze świętymi i co gorsza, zwyciężał ich. Aż przyszedł starodawny i zasiadł sąd dla świętych najwyższego i nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo. Daniel, gdy przyglądał się temu, bardzo go to intrygowało, zwłaszcza ten mały róg i jego działania wymierzone przeciwko ludowi Bożemu, przeciwko świętym najwyższego. I kiedy dopytywał się o znaczenie tego snu,
dowiedział się tak. Czwarta bestia, czyli ten smok, oznacza czwarte królestwo na ziemi. Wiemy, że chodzi o Rzym, które będzie różne od wszystkich królestw i pożre całą ziemię i podepcze i zmiażdży ją. Wypełniło nam się to w historii? Pamiętacie ten tekst, który Artur przeczytał na wstępie kazania? Ewangelia Jana, 13 rozdział. Pan Jezus powiedział do uczniów, dlaczego są dane proroctwa. Po co? Po to, żebyśmy się spodziewali, co się wydarzy? Pan Jezus powiedział, że proroctwo jest dane po to, żebyśmy my, gdy zobaczymy, że to się co? Dzieje, żebyśmy uwierzyli, że On jest. Że to nie jest przypadek, że to nie jest coś, co się dzieje po prostu od tak, ale że to wszystko zostało przewidziane i że jest ktoś, kto nad tą historią czuwa. I dalej czytamy, że 10 rogów oznacza, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny, który będzie różny od poprzednich i poniży 3 królów. Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i świętych Najwyższego zetrze. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawo i zostaną wydani w jego ręce aż do czasu i czasów i półczasu. Czyli jak długo? 1260 lat. A skąd wiemy, że czas, czasy i półczasu to jest 1260 lat? Z wyliczenia. Jakiego? Dzień za rok. A skąd wiemy, że czas, czasy i półczasu to jest 1260 dni, 1260 lat? Czas oznacza rok. Rok hebrajski ile dni miał? 360. Wiecie skąd się to wzięło, czy nie? Bo dzisiaj ile rok ma dni? Do potopu rok miał 360 dni. Dopiero w momencie, jak potop nastał, to się rok wydłużył, a dni się skróciły. Wiecie dlaczego? Ziemia obraca się wokół własnej osi i do tego jeszcze krąży wokół Słońca. Do czasu potopu Ziemia zdążyła się obrócić wokół własnej osi tylko 360 razy w ciągu jednego roku. Ale w momencie, kiedy nastał potop, to troszeczkę Ziemia się zmieniła. No może troszeczkę to jest źle powiedziane. Przed potopem mieliśmy ocean podziemny. Znacie ten fakt, czy nie? Był ocean podziemny, ale wody tej podziemnej otchłani, tam w pierwszej Mojżeszowej jest napisane, wytrysnęły, prawda? I to była główna część wód, które zalały Ziemię. Nie tylko to, co była ta otoczka na sklepieniu. I w momencie, kiedy wody tego podziemnego oceanu wytrysnęły, ziemia, która była powyżej niego, znalazła się bliżej osi obrotu Ziemi. A tutaj mamy jedną łyżwiarkę między nami. Możesz powiedzieć nam, jak trzeba zrobić, żeby szybciej się kręcić w piruecie? Co robi łyżwiarz, żeby szybciej kręcić piruet? Powiesz? Kojarzycie z Igrzysk Olimpijskich zimowych? Ręce bliżej siebie, prawda? Jak ciężar jest bliżej osi obrotu, to wtedy obrót staje się szybszy. Więc jak ciężar ziemi, tego gruntu, znalazł się bliżej obrotu ziemi, ziemia zaczęła się obracać szybciej. Zwrócił mi na to... Nie, to jest po prostu to, że Ziemia przyspieszyła i jak wcześniej 360 razy się obracała wokół własnej osi w czasie obiegu wokół Słońca, to teraz się obraca 365 z kawałkiem. Zwrócił mi na to uwagę jeden z kaznodziei, bo powiedział, że rok słoneczny dzisiaj jest o tyle dłuższy od 360 dni, co rok księżycowy jest krótszy od 360 dni. I faktycznie to się, może nie do minuty, ale się zgadza, bo księżyc okrąża naszą Ziemię w tym samym kierunku, co Ziemia się obraca.
Jak wcześniej zdążył w ciągu roku też tyle razy się okrążyć naszą Ziemię, to teraz Księżyc został w tyle, nie nadąża. Ziemia obraca się szybciej. I dlaczego o tym mówię? Przyjmujemy do wyliczenia proroctw 360 dni. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale dlaczego, jak rok to jest 365? Rok był długości 360 dni, w kalendarzu hebrajskim 360 dni, więc my przyjmujemy 360 dni, czas, który jest synonimem roku, to jest 360 dni. No ale mamy tutaj jeden czas i czasy. Skąd wiemy, ile te czasy, że są dwa, a nie trzy? Ktoś wie? W językach semickich mamy trzy liczby. Bo w języku polskim ile mamy? Dwie tylko, prawda? Pojedynczą i mnogą. Natomiast w językach semickich dużo rzeczowników występuje jeszcze w liczbie podwójnej. Czyli jest liczba pojedyncza dla jednej rzeczy, liczba podwójna dla dwóch, a liczba mnoga wtedy oznacza trzy albo więcej. Co najmniej trzy. I tak jak w pierwszej Mojżeszowej czytamy na przykład w pierwszym rozdziale słowo uczyńmy, to wiemy, że tam jest minimum trzy osoby, bo to jest liczba mnoga, nie liczba podwójna. Podobnie jest w trzecim rozdziale, że człowiek stał się jak my. Też tam jest liczba mnoga. Natomiast tutaj ten rzeczownik czasów użyty jest w liczbie podwójnej, czyli mamy jeden czas, dwa czasy i pół czasu, czyli 3,5 roku. 3,5 razy 360 to jest 1260. Trochę matematyki, potem jeszcze sobie to powtórzymy dla utrwalenia. Zostaną wydani w jego ręce przez 1260 lat. Potem zasiądzie sąd. Po tych 1260 latach zasiadł sąd, a władza temu rogowi zostanie odebrana, aby był zniszczony i wytracony do końca. Tyle w 7 rozdziale Księgi Daniela, ale mały róg pojawia się jeszcze w innym miejscu. Pamiętacie w jakim? Też w Księdze Daniela w 8 rozdziale. Przypomnijmy sobie to teraz. 8 rozdział jest bardzo ciekawy. Powiedzcie mi, jak patrzyliśmy sobie na te zwierzęta, które zostały przedstawione w 7 rozdziale, jaką miały cechę wspólną? Jakie to zwierzęta? Drapieżne, prawda? Drapieżniki, zwierzęta, które niebezpieczne są, które mogą naprawdę wyrządzić szkodę. Lew, niedźwiedź, pantera, smog. A teraz w 8 rozdziale czytamy tak. Trzeciego roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie po tamtym, które mi się ukazało na początku, a gdy to widziałem, byłem w twierdzy Suzie, która była w krainie Elam i widziałem w widzeniu, że byłem nad potokiem Ulaj. I co zobaczył Daniel? Barana, prawda? I kozła. Jakie to są zwierzęta? Na pewno nie drapieżne. Chociaż też mogą być niebezpieczne, prawda? Ja pamiętam, jak sąsiad miał barana. Razem żeśmy pasli, ja byłem małym chłopakiem, on już był na emeryturze. Tam pilnowaliśmy te barany, jak żeśmy je zganiali. Zrobił ten błąd, że pozwolił, żeby baran został z tyłu. Jak on go potem bodnął w plecy, to przez parę minut nie mógł nic powiedzieć. Ale generalnie to nie są drapieżniki. A jaką jeszcze mają cechę taką charakterystyczną? Baran i kozioł. Mają rogi, ale bardziej z Biblią związane. Tak? Proszę? Są symbolami, ale ze świątynią co się wiązało? To najczęściej wykorzystywane zwierzęta na ofiarę, prawda? Baranki, kozły. Czyli tutaj, w tej wizji jest nawiązanie do świątyni, do służby w świątyni. Kogo symbolizuje baran w tej wizji? Medo-Persję. Babilon już stracił znaczenie. To jest końcówka istnienia Babilonu. Baran to jest Medo-Persja. I tam jest taka ciekawa rzecz,
że ma dwa rogi, ale drugi róg wyrósł trochę później i stał się większy, prawda? To podobnie jak niedźwiedź, jakbyśmy czytali dokładnie 7 rozdział, że niedźwiedź w pewnym momencie stanął na jednym boku tylko. To jest pokazanie, że przewaga w tym sojuszu Medów i Persów, gdzie najpierw Medowie mieli większe znaczenie, potem przewaga przechodzi na stronę Persów. No i baran jest zaatakowany przez kozła. I tutaj mamy też podobne cechy jak u tej pantery. Niesamowita szybkość. Jak pantera miała 4 skrzydła, które symbolizują szybkość, to tutaj kozioł porusza się bez dotykania ziemi, prawda? I ma jeden wielki róg, którym bodzie na prawo, na lewo, a jak dopadł barana, to nie było nikogo, kto by tego barana mógł z jego mocy wyrwać. Aleksander Macedoński z kilkudziesięcioma tysiącami żołnierzy przeprawił się do Azji i setki tysięcy Persów nie były w stanie się im oprzeć. Bitwa za bitwą przegrana, pokonani. Dokładnie tak, jak w tym proroctwie zostało to przepowiedziane. Medopersja podbita i teraz wyrasta wielka potęga macedońska, ale jest przepowiedziane i to się faktycznie w historii ziściło. Wtedy ów kozioł stał się bardzo wielki, ale gdy się wzmocnił, co się stało? Złamał się ten wielki róg. Ja nie pamiętam teraz, ile lat miał, 33 czy 31 Aleksander Macedoński, jak zapił się na śmierć i zmarł w Babilonie. A w miejsce wielkiego rogu wyrosło 4 inne rogi na jego miejscu, na 4 strony świata. Mamy powtórzenie tego, o czym mówiliśmy przy okazji 4 głów pantery, prawda? Tych 4 generałów. I teraz jest bardzo taka ciekawa rzecz. Jeżeli macie Biblię pod ręką, to otwórzcie 8 rozdział i tam 9 wiersz. Bo mamy tutaj 8 wiersz kończy się na jego miejscu, że inne rogi wyrosły na jego miejscu na 4 strony świata. Jak zaczyna się 9 wiersz? A z jednego z nich, a ja mam tutaj napisane tak, że z jednej z nich. Jest tutaj taki problem w tłumaczeniu. Nie wiem, czy mieliście okazję czytać książkę Jacques'a Ducana Wizja przyszłości w starożytnej księdze. To jest książka wydana chyba w latach 90. albo no, na pewno ponad 20 lat temu przez Znaki Czasu. Ona mówi o interpretacji Księgi Daniela. Bardzo ciekawa książka, polecam wam. Jacques Ducan to jest nasz brat adwentysta, który z pochodzenia jest Żydem i jest, jeśli dobrze kojarzę, profesorem literatury właśnie hebrajskiej. I on tam wyjaśnia tutaj to przejście. To jest problem z tym, że w języku aramejskim, w którym napisany jest ten fragment Księgi Daniela, słowa, które są użyte, mają inny rodzaj niż słowa w języku polskim. I tłumacz, który tłumaczył, nie zwrócił na to uwagi. 4 strony świata. Strona świata w języku polskim jaki ma rodzaj? Żeński, prawda? Natomiast w języku aramejskim strona świata ma rodzaj męski. I dlatego tutaj nastał ten problem. Bardzo dokładnie to jest w tej książce wyjaśnione. My nie mamy na tyle czasu, żeby to roztrząsać gramatycznie, ale jak ktoś jest zainteresowany, zachęcam, żeby do tej książki sięgnąć. Tutaj wynika z języka oryginalnego, z tekstu oryginalnego, że nie z jednego z tych 4 rogów, ale z jednej ze stron świata wyrósł inny mały róg. Dlaczego to ma znaczenie? Jeżeli mały róg wyrasta z innego rogu, to wyrasta skąd? Z jednego z 4 królestw, tych helenistycznych, prawda?
I dlatego pojawiła się interpretacja, że Mały Róg to jest Antioch IV Epifanes. Natomiast jeżeli patrzymy dokładnie na zapis w języku oryginalnym, to mamy, że nie z jednego z czterech rogów, tylko że z jednej ze stron świata wyrasta inny mały róg. No i potem czytamy dalej. Rośnie bardzo w którą stronę? Ku południowi. Rzymianie atakują Kartaginę, prawda? A potem ku wschodowi. Atakują Grecję i inne królestwa helenistyczne. I ku prześlicznej ziemi, czyli Jerozolima, Palestyna, prawda? Ziemia izraelska. I to jest ten etap, który możemy nazwać tym poziomem, horyzontalnym etapem, gdzie mamy opis Imperium Rzymskiego, tego pogańskiego, które podbija cały świat. Ale potem ten kierunek się zmienia. Na jaki? Pionowy. Atakuje gdzie? Stronę Pana Boga, prawda? I czytamy, że wyrasta aż do Wojska Niebieskiego i zrzucił na ziemię niektórych z owego wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wyrósł nawet do księcia tego wojska. A książę tego wojska to kto? Jezus. Książę Wielki Michał, prawda? Bo przez niego odjęta została ustawiczna ofiara i zarzucone miejsce świątyni Bożej. Także wojsko zostało wydane w buncie przeciw ofierze ustawicznej i rzucił prawdę na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się powodziło. A pod koniec ich królowania, gdy przestępcy dopełnią swej miary, powstanie król o twarzy zuchwałej i przebiegły i wzmocni się jego siła, choć nie dzięki jego sile, także nadzwyczaj będzie niszczył i szczęśliwie mu się powiedzie i wszystko wykona, bo niszczyć będzie potężnych i lud święty. A dzięki jego przebiegłości poszczęści mu się zdrada w jego ręku i uwielbi sam siebie w swoim sercu i w czasie pokoju wielu ich wygubi. I powstanie przeciw księciu książąt i złamany zostanie bez udziału ludzkiej ręki. Tyle opis w proroctwie. To, co Bóg przez Daniela przekazał nam, abyśmy to poznali. Smok, który ma 10 rogów, wyrasta 11 i wyłamuje 3 pozostałe. Jak to spełniło się w historii? Zostało nam jeszcze parę minut, to zaczniemy ten temat, jak to w historii się wypełniło. Dzisiaj tego, tak jak mówiłem, nie dokończymy, ale popatrzmy na te dwa pierwsze wyłamane rogi. Czytaliśmy w 7 rozdziale, że Daniel spojrzał i zobaczył czwarte zwierzę, smoka, które pożerało, miażdżyło wszystko i to zwierzę miało 10 rogów. W interpretacji później w 7 rozdziale czytamy, że to królestwo podzieli się na 10, prawda? I mamy teraz historię starożytnego Rzymu. W pewnym momencie Rzym, który jest potężny, sięga od Portugalii dzisiejszej, aż po Azję, jest podział tego Rzymu na dwie części. Część zachodnią i wschodnią, czyli Bizancjum. I w historii Rzymu w pewnym momencie następuje coś takiego, co jest nazywane wędrówką ludów. Nasi przodkowie mieli też w tym jakiś udział, bo zaczęli od wschodu napierać na plemiona germańskie. Hunowie też na nich zaczęli napierać i te plemiona germańskie zaczęły ze wschodu Europy emigrować na teren Imperium Rzymskiego. I z historii, gdy czytamy, wynika, że tych plemion germańskich, które przemieściły się na teren zachodniego Rzymu i tam założyły swoje państwa, było dokładnie 10. Na tej mapie możemy zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało pod koniec V wieku naszej ery, czyli w czasie, kiedy uznajemy formalnie, że zakończyło się istnienie Imperium Zachodnio-Rzymskiego, 476 rok naszej ery. Afrykę opanowało plemię Wandalów. Wszystkie te plemiona szły od wschodu,
I Wandalowie przeszli przez całą Europę i przez cieśninę gibraltarską dostali się na północną, do północnej Afryki. Tu mamy Wandalów, Wizygoci, Swebowie, Burgundowie, Frankowie, Anglosasi, Alemanowie, Longobardowie, Ostrogoci i Helurowie. 10 plemion, a z tych 10 plemion na dzień dzisiejszy istnieją w Europie państwa, 7 państw, którym te plemiona dały początek. 3 plemiona zniknęły. W 8 wierszu czytamy, że gdy uważnie Daniel przypatrywał się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg i 3 z tych rogów zostały wyłamane. Jakie te rogi zostały wyłamane? Mamy tutaj podane te plemiona. Alemani dali początek Niemcom, Burgundowie Szwajcarii, Frankowie Francji, Lombardowie czy Longobardowie, różne te nazwy są używane, Włochom, Anglowie i Sasi, którzy razem tworzyli jakby jeden lud, dali początek Anglikom, Anglii, Swebowie Portugalii, Wizygoci Hiszpanii, natomiast nie mamy dzisiaj żadnych śladów po Herulach, Ostrogotach i Wandalach. Jeżeli chodzi o Herulów, to jest pierwsze plemię, które zostało unicestwione. Musimy sobie uświadomić pewną taką rzecz, bo dla nas dzisiaj, jak mówimy o państwie, no to jest to teren zamieszkały z reguły przez jakiś naród, prawda? No i w naszej świadomości to są miliony ludzi. Natomiast wtedy, w tamtym czasie, wyglądało to tak, że te plemiona germańskie liczyły kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie więcej. I te plemiona, gdy przebywały na jakimś terenie, byli to nomadowie, oni się przemieszczali. Ale w pewnym momencie, gdy dotarli do Rzymu, wędrowali po terytorium Cesarstwa Rzymskiego i gdy znaleźli jakieś miejsce, które im odpowiadało, tam się osiedlali. I wyglądało to w ten sposób, że w tym samym miejscu, w tym samym terenie żyli ludzie, którzy od wieków tam byli. Byli Rzymianami, albo byli Galami, albo byli Hiszpanami, czy innymi tam narodami. A wśród nich pojawiali się Germani, którzy tak jakby podbijali ten teren i obok siebie mieszkały dwie różne społeczności. Społeczności, które też kierowały się różnymi prawami. Ci obywatele rzymscy, którzy tam od wieków byli zasiedleni, oni mieli swoje prawo rzymskie. Natomiast tych wojowników plemion germańskich obowiązywało ich własne prawo. I przez dziesiątki lat ci ludzie żyli tak jakby obok siebie, na tym samym terenie. Germanie byli tą kastą władającą, a Rzymianie byli tą kastą taką podległą, rzemieślnicy, kupcy i tak dalej. I w momencie, kiedy rozpoczynały się jakieś wojny pomiędzy tymi królestwami, to nie było tak ciężko unicestwić cały ten naród. My możemy znać historię na przykład z Ameryki Północnej, Indian północnoamerykańskich, prawda? Gdzie wojny potrafiły wyniszczyć całe plemię, cały naród jakiś, że nie pozostawał po nich nikt. I tutaj mamy właśnie do czynienia w przypadku tych plemion germańskich z czymś podobnym. Odoaker znany jest z historii jako dowódca gwardii ostatniego cesarza Rzymu, Romulusa Augustulusa, prawda? Ale w pewnym momencie Odoaker stwierdził, że nie ma sensu tej fikcji władzy rzymskiej utrzymywać dalej. Zdetronizował swojego jakby zwierzchnika. Insygnia cesarskie odesłał do Bizancjum, natomiast sam utworzył na terenie Italii, dzisiejszych Włoch, państwo, którego został królem. Czytamy o nim tak. Odoaker, wódz germański, prawdopodobnie z plemienia Herulów,
stanął na czele spisku wojska i 23 sierpnia 476 roku został obwołany królem barbarzyńskich oddziałów zbrojnych w Italii, czyli oddziałów germańskich. 4 września zdetronizował ostatniego cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa. Po śmierci byłego cesarza Neposa w 480 roku włączył Dalmację do rządzonego przez siebie państwa. Następnie zdobył Sycylię, pokonując Wandalów. Sukcesy Odoakra w walce z plemionami Rugiów zaniepokoiły cesarza bizantyjskiego Zenona, który zachęcił króla Ostrogotów Teodoryka do zaatakowania Italii. Ostrogoci wtedy w tamtym czasie przebywali na terenach Panonii, czyli dzisiejsze Węgry, Słowenia. Teodoryk, zachęcony, jak najbardziej przystał na tę propozycję. A wiecie, jaka była maksyma starożytnego Rzymu odnośnie podbitych ludów? Divide et impera, czyli dziel i rządź. I tak samo tutaj, chociaż to nie były podbite ludy, tylko ludy, które ich podbijały, zastosowali podobną zasadę. Dwa plemiona germańskie niechże się między sobą wytracają, my będziemy mieć spokój. Ostrogoci zaatakowali Herulów, no i czytamy, że wojska Odoakra przegrały bitwę nad rzeką Isonzo, w wyniku czego Teodoryk oponował północne Włochy. Odoaker bronił się jeszcze do marca 493 roku w Ravennie, ale został zawarty rozejm. I teraz mamy przykład bardzo takiego dobrego załatwiania spraw, prawda? Został razem z żoną i bratem i synem zamordowany przez Teodoryka podczas uroczystej uczty. Zawarli rozejm, zaprosili ich na ucztę, no i pozbyli się problemu. Dobry przykład, wiemy, kto z takich metod najchętniej i najczęściej korzystał. Cała Italia weszła w skład państwa Ostrogotów. Potem jeszcze Herulowie wdali się w konflikt z Longobardami, którzy zajmowali w tym czasie siedziby w Kotlinie Czeskiej. Longobardowie około 508 roku rozbili ich niemal doszczętnie, zabijając w bitwie ostatniego władcę Herulów, Rodulfa. I z Herulów nie pozostał ślad. Pojedyncze jakieś osoby, które przetrwały te rzezie, po prostu zostały wchłonięte przez inne społeczności. Plemię Herulów zniknęło z powierzchni ziemi. Czyli pierwszy róg został wyłamany. Ale tutaj jest jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, że te plemiona germańskie, one w pewnym tam czasie przyjmowały chrześcijaństwo, ale przyjmowało chrześcijaństwo w tak zwanej herezji ariańskiej. I żadne z tych plemion nie uznawało biskupa Rzymu. I w tym momencie, kiedy Odoaker stał się władcą w Italii, czyli Rzym był na terenie jego państwa, zaczął być jaki? No niewygodny, prawda? Więc tutaj nie mamy w tych oficjalnych informacjach, które można znaleźć dzisiaj, jaka była rola dyplomacji rzymskiej, biskupa Rzymu w tym unicestwieniu i Odoakra i jego plemienia. Ale no, dziwnym trafem te plemiona, które zaczynały zagrażać Rzymowi, były eksterminowane. Pierwsze dotknęło to Herulów. Drudzy w kolejce byli Wandalowie. Wandalowie co prawda nie opanowali Rzymu tak, aby na tym terenie istniało ich państwo, ale znamy historię ich najazdów na Rzym. Po jednym z takich najazdów, gdzie bezmyślnie zniszczyli mnóstwo rzeczy, słowo Wandal weszło do języków naszych, prawda? I kiedy mówimy Wandal, to nie mamy na myśli członka plemienia germańskiego, tylko kogo? Kogoś, kto niszczy, kto bezmyślnie niszczy jakieś dobra.
Wandalowie, tak jak tam na tej mapie pokazywałem, oni przeszli przez całą prawie Europę na Półwysep Iberyjski, czyli dzisiejsza Hiszpania, i przez cieśninę gibraltarską przeprawili się do Afryki Północnej. Było ich wtedy około 80 tysięcy w tym plemieniu. Zdobyli Kartaginę i utworzyli kwitnące państwo. Zajęli potem Sycylię, Sardynię, atakowali Rzym, zdobyli Rzym, złupili go, prawda? Tutaj mamy wypisane, co to państwo obejmowało. W 455 roku było to najsłynniejsze zdobycie Rzymu i złupienie go. Na początku lat 30. VI wieku, czyli lata 530 i następne, cesarz Justynian, to jest jeden z najsłynniejszych, jeżeli nie najsłynniejszy cesarz bizantyjski. Ja się o nim bardzo dużo na studiach uczyłem, ponieważ to na jego rozkaz została wykonana kodyfikacja prawa rzymskiego, która potem przez prawie 1500 lat obowiązywała na całym kontynencie europejskim od Portugalii po Polskę. Także ten cesarz uczynił bardzo dużo, ale nie tylko w sprawach prawnych, ale też dla biskupa Rzymu. On postanowił pokonać Wandalów, którzy byli zagrożeniem dla Italii, i wysłał swojego, jednego z najbardziej utalentowanych wodzów, Belisariusza, który toczył wojny właśnie z Wandalami. Belisariusz pokonał ich w 533 roku w dwóch bitwach pod Kartaginą, czyli w Afryce. I czytamy, że król Wandalów, Gelimer, zamknął się w twierdzy numidyjskiej, ale wzięto go głodem. Został zabrany do Konstantynopola, gdzie zamieszkał w podarowanym mu majątku. Wiedząc, że nie ma szans obrony królestwa Wandalów, pozwolił na włączenie go do cesarstwa. Jego żołnierzy wcielono do armii cesarskiej, gdzie szybko stracili odrębność. Szacuje się, że Wandalowie stanowili około 5% mieszkańców swojego państwa. Zwykle nie żenili się z Rzymianami. 5% mieszkańców państwa, kiedy zostali pokonani, zostali wcieleni do armii, zatracili swoją odrębność, rozpłynęli się w tym Tyglu i ślad po nich zniknął, zaginął. Drugi róg został wyłamany. Kiedyś kupiłem sobie taką książkę Justynian i Teodora, właśnie o tym cesarzu, jego małżonce, i tam historia tych wojen jest bardzo ciekawie opisana. Jeżeli ktoś z Was ma takie zacięcie, nie nudzą go za bardzo te sprawy, to zachęcam, żeby to przeczytać. Dzisiaj zatrzymujemy się na tym etapie. Jeżeli będzie okazja, że będziemy kontynuować ten temat, to będziemy rozmawiali o trzecim rogu, który został wyłamany, czyli o Królestwie Ostrogotów, którego najpotężniejszym władcą był Teodoryk, o którym już wspominaliśmy przy okazji wojny z Odoakrem. To są bardzo ciekawe rzeczy, przynajmniej dla mnie, ale żeby Was nie nużyć tą historią dalej, na tym przerywamy, aby Pan Bóg pobłogosławił nam, byśmy z tą wiedzą mieli większe zaufanie i tak jak Pan Jezus powiedział, gdy widzisz, że te rzeczy się wypełniają, Twoja wiara wzmacnia się i możemy być pewni, że tak jak te proroctwa wypełniły się do dzisiaj, to co jest przed nami, na pewno też się wypełni. Amen.